Minato Sahashi to 19-letni Japończyk mieszkający w Tokio. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest... kompletnym zerem. Po raz drugi nie dostał się na uniwersytet, nie pracuje i żyje na koszt swojej rodzinki, a na dodatek ma problemy z nawiązywaniem kontaktu z ludźmi, a zwłaszcza płcią przeciwną. Zrozpaczony już swą niedolą Minato nie wie, że to jeszcze nie koniec jego problemów. Podczas jednej ze spokojnych przechadzek po mieście dosłownie wpada na niego nieznajoma dziewczyna, Musubi, i przygniata go swoją ogromną klatką piersiową. Chłopak w końcu dostał coś od życia, nie sądzicie? Okazuje się wówczas, że nasza Musubi jest tak naprawdę Sekirei, magiczną istotą, na którą polują nieprzyjemne typki. Dziewczyna, aby uratować siebie i Minato, zawiera z nim kontrakt, nazywany uskrzydleniem. Od teraz nasza parka jest ze sobą ściśle powiązana, gdyż młodzieniec został Ashikabi, czyli zwierzchnikiem dla podwładnego, Sekirei. Wszelkie poczynania chłopaka są ściśle nadzorowane przez korporację MBA, rządzącą w mieście. Minaka Hiroto, szalony dyrektor wspomnianej korporacji, zdradza naszemu bohaterowi wszystkie szczegóły dotyczące projektu Sekirei, którego jest oczywiście pomysłodawcą. Ogółem istnieje 108 Sekirei, z których każdy ma unikatową umiejętność. Muszą one ze sobą niestety walczyć aż do momentu, gdy zostanie tylko jeden wraz ze swoim Ashikabi. Nagrodą w tym całym przedsięwzięciu jest możliwość spędzenia wspólnie wieczności oraz wolność, którą każdy chce otrzymać. Minato chcąc nie chcąc musi wziąć udział w chorej grze profesora Hiroto, bo inaczej skończyłby bardzo nieciekawie. Po początkowej niechęci chłopak przyzwyczaja się do nowej towarzyszki, a nawet zaprzyjaźnia się. Razem chcą nie tylko wygrać swój los, ale i wyzwolić innych od przymusowej walki. Na każdego Ashikabi może przypaść niezliczenie wiele Sekirei, dlatego niektórzy ludzie wykorzystują te niebiańskie istoty do swoich niecnych zamiarów. Sekirei są różnej płci, jednak zdecydowanie więcej jest osobników żeńskich. Ponadto w anime zdarzają się też przypadki, gdy mistrz i jego podwładny są tej samej płci. Dlatego jeśli kogoś nie kręci Yuri czy Yaoi, to niech zastanowi się nad obejrzeniem tej serii. Anime należy głównie do gatunku haremu i ecchi. Przez to nie dziwcie się, że główny bohater będzie miał mnóstwo tych lasek. Anime cechuje brak cenzury w pokazywaniu wdzięków bohaterek, także ten tytuł nie jest przeznaczony dla młodszych widzów. Na pochwałę w sumie w tym anime zasługuje dobrze wykonana grafika oraz muzyka, która wpada w ucho. No i na chwałę tej produkcji twórcy zadbali o to, aby każda z postaci była inna od pozostałych, aby miała swoje unikatowe zdolności i charakter. I to jest naprawdę plus. Dodatkowo, rasa boskich istot posiada specjalny znak, dzięki któremu widz będzie mógł łatwiej zapamiętać i rozpoznać postacie. Całe anime dzieli się na dwa sezony. Pierwszy został wydany w 2008 roku, lecz sam pomysł stworzenia pojawił się już 3 lata wcześniej, oraz drugi sezon, który pojawił się w 2010 roku. No i tytuł doczekał się wielu odpowiedników, tak jakby klonów, na przykład Akikan. Jeśli chodzi o mnie, to Sekirei jest jednym z nielicznych ecchi, które oprócz pokazywania nagich biustów, reprezentują jakieś wartości. No wiadomo, że głównie są cycki, ale jednak jakieś wartości tam są. A niektóre sceny potrafią naprawdę doprowadzić do łez. Jak obejrzycie, to myślę, że skumacie, o co mi chodzi. To anime odnalazło jakby równowagę pomiędzy cyckami, a czymś, co naprawdę jest ważne. Tak, tam chodzi o te wartości. I za to w sumie powinno się docenić ten tytuł, bo nie każda haremówka tak potrafi. Końcowa ocena według mnie wynosi 7 na 10. Po pierwsze za wzruszające momenty, za głównego bohatera, którego kreowano początkowo na ciotę, no a potem sam postarał się, aby już to miano stracić. To jest moim zdaniem dość ciekawy motyw. No i kreska też jest niczego sobie. Anime jest dobrym zabijaczem czasu, jest najprościej mówiąc fajne i przyjemne. Nie uznawałabym tytułu Sekirei za obowiązkowy do obejrzenia, raczej za miłą odskocznię od szarej rzeczywistości. To by było na tyle o tym anime. Do zobaczenia, kochani! Oyasumi!